Druga drużyna tabeli GLKS to bardzo wymagający przeciwnik, ale ligowa tabela nie do końca oddaje to, co dzieje się w rozgrywkach Ekstraklasy. Ekipa z Nadarzyna ma na swoim koncie 20 punktów, ale zdobytych w 13 spotkaniach. Wrocławianki natomiast mogą się pochwalić 18 punktami wywalczonymi w ledwie 11 meczach. Sobotnie starcie, więc może w tabeli sporo zmienić. Liczymy, że w zaległych pojedynkach nasze tenisistki wciąż będą imponować bardzo wysoką formą. To przypomnijmy teraz pierwsze spotkanie obu zespołów. 30 września w Nadarzynie emocji na pewno nie brakowało. Niestety AZS przegrał ostatecznie 1-3. Rozpoczęło się od porażki Wang Hong z Klaudią Kusińską. To dla ekipy ze stolicy Dolnego Śląska było sporym rozczarowaniem. Humory poprawiła Natalia Bajor, która w doskonałym stylu doprowadziła do remisu łatwo, wygrywając z Darią Trigolos. Drugi punkt dla GLKS-u zdobyła Marta Smentek, ogrywając Sandrę Wabik. Najbardziej szkoda czwartego pojedynku. Mierzyły się wtedy Natalia Bajor i Klaudia Kusińska. Po niezwykle ciekawym i bardzo zaciętym spotkaniu górą ta bardziej doświadczona tenisistka, która zwyciężyła na dystansie 5 setów. Jak będzie tym razem? Oczywiście chcemy wielkich emocji w dalszym ciągu, tylko wynik mógłby być nieco inny. Wiemy, że nasze tenisistki na ten sukces na pewno stać. Początek spotkania w sobotę o godzinie 17:00. Areną meczu będzie hala przy ulicy Kamiennej.